Ja zawsze wierzyłem w Agnieszkę. Od 10 lat trąbię na lewo i na prawo i wszędzie rozgłaszam, że ona jest fenomenem. Ma największy talent do gry w tenisa wśród wszystkich dziewczyn na całym świecie. I nie jest takiej postury, no, takiej typowej atletki. Natomiast w tym drobnym jej ciele no, jest niezwykły duch do walki. Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem, gdy miała 16 lat, już wiedziałem, że ona bardzo dużo wygra. Więc to nie jest aż takie zaskoczenie. Ja nawet napisałem, pamiętam, SMS-em do Tomka Wiktorowskiego przed turniejem, że ona wygra ten turniej Masters. Nie piszę przed każdym turniejem, że wygra, szczególnie tak ważnym. Także gdzieś wszyscy czuliśmy, że ten koniec sezonu należy do Agnieszki. Udowodniła, że no jest jedną z najlepszych tenisistek świata, że ma ten niezwykły talent, że jest takim małą geniuszką tenisa. Czego brakuje Agnieszce Radwańskiej, żeby wygrać turniej wielkoszlemowy, bądź by zostać numerem jeden na świecie? Czy to jest w ogóle możliwe? No teraz jak gdyby jej już niczego nie brakuje, bo zawsze dotąd mówiliśmy o tak, bo nie ma tego wzrostu, nie ma tej siły, nie ma potężnego serwisu. Ale tak naprawdę to pokazała, że z tymi właśnie wysokimi dziewczynami, mocno bijącymi potrafi wygrać. Więc jeżeli może wygrać w hali, to może wygrać również na kortach trawiastych. Teraz wydaje mi się, że ona może mierzyć właśnie w jedynkę światową. Byli tacy, myślę, że wielu jest takich, którzy mają dobre rady, którzy by chcieli powiedzieć, że powinna przytyć, przybrać na masie. Nie, to nic nie da. Ktoś, kto jest wyższy, silniejszy, mocniej zbudowany, nie będzie tak ruchliwy, tak zwrotny, tak szybki jak Agnieszka. I Agnieszka w pewien specyficzny sposób jest idealnie jak gdyby zbudowana do tego, aby wygrywać w tenisie. Najlepszy dowód, że wygrała już 20 milionów dolarów, a tego nie rozdają na ulicy. Jeszcze chciałam na koniec zapytać, czy taka sytuacja rodzinna pomaga Agnieszce w grze, czy przeszkadza? Ojciec Agnieszki Radwańskiej skomentował to tak, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Nie ukrywa, że nie przepada za trenerem Wiktorowskim. A czy no najlepiej, ja zawsze przy tych ważnych wydarzeniach to przypominam, że to wtedy trzeba pamiętać o mamie, o tacie, o siostrze, bo to oni stworzyli Agnieszkę. Oni poświęcili jej najwięcej czasu wtedy właśnie, kiedy Agnieszka w ogóle dzięki nim została tenisistką, no bo ojciec kiedyś grał w tenisa. No i później oczywiście wymienić Tomka Wiktorowskiego, który wykonuje znakomitą pracę, jest bardzo solidny, skoncentrowany, poważny. I Agnieszka właśnie potrzebuje kogoś takiego, może nie tak silnej osobowości jak Martina Navratilova, ale właśnie kogoś takiego jak Tomek. Czy też wspomnieć Dawida Celta, który jest coraz częściej i bardzo ważną rolę odgrywa też obok Agnieszki. Czuje tenis, mają jakąś wspólną pasję, tak jak Andre Agassi, Steffi Graf. I widać właśnie ta rola Dawida też jest ważna i niewątpliwie bardzo pozytywna. Ja bym chciał, żeby wszyscy się lubili, szanowali, cieszyli z tego sukcesu.